Jeden z najbliższych mini reworków będzie dotyczył Lili i na szybko powiem wam, przez jakie przejdzie zmiany. Pasywa dostaje dodatkowe obrażenie i przelicznik od AP, do tego dostaje efekt leczenia przy trafieniu dużego potwora z dżungli lub przeciwnego czempiona. Q ma zmniejszoną liczbę staków na dodatkowej prędkości poruszania się i dodatkowe obrażenia. Sama prędkość na pasywie Q jest mniejsza, ale mocniej skaluje się z AP. Przy 200 AP za każdą trafioną umiejętność dostaje 4 samo prędkości poruszania się, a przy 385 poruszasz się szybciej niż dawna Lilia przy maksymalnej liczbie staków Q. W zadaje dodatkowe obrażenia i nie ma zmniejszonych obrażeń na miniony. E zadaje dodatkowe obrażenia i nakłada odrobinę większy efekt spowolnienia. Ult usypia na pół sekundy krócej. Zdaniem Riotu te zmiany sprawią, że Lilia będzie silniejszą postacią w late i słabszą we wczesnych etapach gry. Moim zdaniem Lilia może stać się prawdziwym potworem, bo dostała kilka dodatkowych efektów, dodatkowe obrażenia na wszystkich umiejętnościach, a osłabienie w early wydaje się zbyt małe, biorąc pod uwagę to, jak Lilia czyści dżunglę. Ode mnie to tyle. Miłego dnia.